Cześć, witajcie w materiale ze strzelanki Disintegration. Ze strzelanki nietypowej na pewno, która w sumie w pewnym momencie mi się nawet trochę skojarzyła z serią Brothers in Arms. Na pewno wielu z was tę serię drugowojennych strzelanek kojarzy. Chociaż na pierwszy rzut oka to może się nie wydawać podobne, ale w podobny sposób tutaj wydajemy rozkazy naszym jednostkom, naszym podkomendnym. To nie są nasi, chociaż można też powiedzieć, że to nasi towarzysze w pewnym sensie. Ponieważ strzelanka ta jest o tyle nietypowa, że my jesteśmy tutaj pilotem. Pilotem statku takiego powietrznego, który w ogóle z niego nie wychodzi, tak? Czyli cała rozgrywka odbywa się właśnie w ten sposób, że siedzimy za sterami naszego statku. On się nazywa statek grawitacyjny, jakiś graviton, coś takiego, więc nie możemy nim polecieć jakby w kosmos, ale w każdym razie w ogóle z niego nie wysiadamy i to jest ten taki gimmick, powiedzmy. Każdy pojazd ma zupełnie inną broń, broń drugorzędną, czy jakiś tam gadżet specjalny i właśnie każdy pilot w tej grze ma też dwóch albo trzech zupełnie innych podkomendnych i każdy z tych podkomendnych ma też zupełnie inne umiejętności do wykorzystywania. I to my decydujemy, kiedy oni używają tych swoich umiejętności i w którym miejscu. I też możemy oczywiście wydawać podstawowe komendy, takie jak przejście w konkretne miejsce, czy zaatakowanie, skupienie się na konkretnym celu. I to, co widzicie tutaj, to jest tryb multiplayer. W multi ściera się 10 graczy, w sumie dwie 5-osobowe drużyny mamy. I to wygląda tak, że każda z tych drużyn to jest 5 pilotów właśnie, no i poza tym każdy z tych pilotów ma jeszcze pod sobą te jednostki, te, które biegają po ziemi. Więc jednostek ogólnie na ekranie jest trochę więcej niż 10 oczywiście, ale właśnie no, główną rolę odgrywają gracze, piloci. I to jest naprawdę interesujące. Czuć, że to jest początek tej jakby zapoznawania się graczy z tą produkcją, ponieważ grałem ten gameplay, zgrałem pierwszego dnia, kiedy była dostępna zamknięta beta, no i wydaje mi się, że gracze będą musieli się trochę bardziej nauczyć, o co tak naprawdę chodzi. Ja zresztą też, bo to nie jest typowy shooter, tak jak powiedziałem. Zresztą to, co teraz sami widzicie, że to nie jest typowy shooter. Więc tak to bywa w przypadku takich nietypowych właśnie wyjątkowych w pewnym sensie gier, że no, gracze mają pewne przyzwyczajenie do zwykłych strzelanek i to potem nie zawsze się przynosi na niezwykłe strzelanki, że tak powiem. Ale jest tu naprawdę potencjał i zachęcam was, żebyście sami spróbowali zagrać w Disintegration, ponieważ od 31 stycznia do 1 lutego będzie otwarta beta tej gry i na konsolach, i na Steamie będzie można ją pobrać i spróbować, więc wydaje mi się, że to jest produkcja, którą dosyć ciężko opisać, nawet pokazać na filmiku dobrze, bo jednak wszystkie te czynności, które wykonujemy poza samym strzelaniem i poruszaniem się, czyli to właśnie rozkazy dla jednostek naszych, to bardzo ciekawie jest jakby samemu tego doświadczyć, nie? Tej takiej zupełnie innej warstwy trochę gameplayu w shooterach niż do tego, co jesteśmy, do czego nas przyzwyczajają Call of Duty, Battlefieldy i inne takie produkcje. Oczywiście pomaga tu też fakt, że ta gra wygląda świetnie, jest bardzo fajna stylistyka, trochę przypomina mi to Destiny, jeżeli chodzi o świat, bo ta lokacja tutaj na przykład, ten złomowisko, ono spokojnie mogłoby się znajdować na ziemi w Destiny 2, bo kolorystyka jest podobna i zresztą widzicie sami, no jak to wygląda. Natomiast właśnie projekty pojazdów są bardzo fajne. W multiplayerze, tak jak powiedziałem wcześniej, każdy ma inną broń i to działa w ten sposób, że jakby wybieramy zespół, tak? Każdy zespół to jest inny pilot, inne jednostki. I na przykład jest pilot z miniganem, jest pilot z wrzutnią granatów, z jakimś tam działkiem energetycznym. Są drużyny, które potrafią, są drużyny wspierające jakby, które mają na przykład zdolności leczące i one leczą innych pilotów, na przykład naprawiają statki. Są drużyny skupione tylko i wyłącznie na ofensywie, na jak największym zdawaniu, jak najszybszym zdawaniu jak największych obrażeń. Jest drużyna taka, która się skupia na przyjmowaniu obrażeń, więc to jest taki podział MMowy. Trochę wiecie, że tank, DPS i healer, ale to nie jest aż tak bardzo jakby jak w Overwatchu na przykład, czy gdzieś, no bo tutaj jak mamy taką bardziej odporną, powiedzmy, drużynę, to i tak możemy zadawać się dobrze bardzo obrażenia. Więc warto moim zdaniem zwrócić na Disintegration uwagę, tak jak powiedziałem, jutro, od kiedy publikuję ten materiał 30 stycznia, czyli w piątek 31 rusza otwarta beta, zachęcam do sprawdzenia. No i też warto powiedzieć, że ta gra to nie jest tylko to nie będzie tylko multiplayer, tylko zaoferują też twórcy normalną, pełnoprawną kampanię singlową i
tam wydaje mi się, może właśnie to porównanie do Brother in Arms będzie bardziej odczuwalne. I nie mogę się doczekać właśnie szczególnie kampanii w tej grze, bo multiplayer jak multiplayer, no jest niezły, jest całkiem przyjemny, ale nie wiem, czy na długo bym nie utrzymał, szczerze mówiąc, nawet pomimo tego swojego interesującego aspektu. Natomiast bardzo, bardzo jestem ciekaw kampanii, tym bardziej, że za tę grę odpowiada współtwórca Halo, w ogóle twórca postaci Master Chiefa. Więc jakby i weterani gatunku też są w tym jego studiu założonym właśnie na potrzeby stworzenia Disintegration. Więc to nie jest byle co, mimo że to nie jest jakaś super wysokobudżetowa produkcja, to na pewno wygląda jak wysokobudżetowa gra, więc to też jest fajna rzecz. I to by było na tyle, no dajcie znać koniecznie, co sądzicie o takim właśnie nietypowym shooterze, czy w ogóle pamiętaliście, że taka gra wychodzi w tym roku? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnych materiałach.